to jest za wizyta? Kto przyjechał? Po co? Z czym ona jest związana? Przyjechali do Grudziądza żołnierze z pierwszej armii Stanów Zjednoczonych, akurat to są artyleryści, którzy na co dzień przez 9 miesięcy teraz mieszkają w Toruniu i w Toruniu ćwiczą na poligonie. Ale w związku z tym, z czym oni tu przyjechali? Ktoś ich zaprosił, jest jakiś w ramach jakiegoś projektu, po co? Amerykanie współpracują od lat, ci, którzy przyjeżdżają właśnie do Kujawsko Pomorskiego ćwiczyć na naszych poligonach, współpracują od lat z Urzędem Marszałkowskim i właśnie dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim udało się zaprosić amerykańskich żołnierzy do Grudziądza po to, żeby troszeczkę przedłużyć Dzień Dziecka, który obchodziliśmy 4 dni temu, żeby dzieciaki mogły otrzaskać się troszkę z żołnierzami amerykańskimi, których na ogół znamy tylko z filmów, z mediów. Na dzisiaj będą mieli tych żołnierzy na wyciągnięcie ręki, będą mogły zadawać się żołnierzom amerykańskim pytania przeróżne od tego, co jedzą, od tego, skąd pochodzą, ponieważ nasi goście dzisiaj pochodzą z 5 różnych stanów Stanów Zjednoczonych, więc też mogą opowiedzieć o kulturze poszczególnych stanów. Wiadomo, że ich stany są, niektóre są większe niż terytorium Polski, więc tam ta kultura jest bardzo zróżnicowana. No i to, co ważne, przyjechali dzisiaj Humvee takim w pełni opancerzonym. Dzieciaki będą mogły wejść do środka i zobaczyć, jak taki samochód, który znają właśnie z filmów, z seriali, wygląda w rzeczywistości. Właśnie, rozumiem, że oni od jakiegoś czasu są już w Polsce, więc polskie znają, wiedzą, jak to wygląda. No pewnie w Grudziądzu nie byli, no ale to jest jedno z polskich miast, więc dla nich pewnie zaskoczenia nie będzie. Czy myślisz jednak, że Grudziądz czy wizyta w szkole ich czymś zaskoczy? No już teraz w trakcie naszej rozmowy, na początku ich wizyty w Grudziądzu podkreślają to, że dużym zaskoczeniem dla nich jest to, jak wyglądają polskie szkoły, jak wygląda budownictwo w Polsce, zwłaszcza toruńskie zabytki, które zrobiły na nich ogromne wrażenie, dlatego że no, historia Stanów Zjednoczonych jest dosyć krótka i tak jak cofniemy się w czasie, to w tym czasie w Polsce kończył się barok, a te najstarsze zabytki no, sięgają czasów, kiedy w Ameryce żyli jeszcze rdzenni mieszkańcy. Czym żołnierz amerykański różni się od polskiego? Yeah, what's the difference between Polish soldier and American one? Oh, that's a loaded question. Poza wyglądem. I think we're more similar than you think. So I've interacted with Polish soldiers since I've been here in training exercises and outside of training. So I play basketball with some Polish soldiers on the weekends. So they're a lot like us. They like to train hard. We train with them. They're great. They're competent. They're ready to learn and show what they can do with us. And then outside of the training, they're just like us. They do the same things we do. They like to have fun. They like to go out and torrent and play basketball, go get some drinks, get some food, so I've enjoyed hanging out with Polish soldiers as well. Właściwie nie różnimy się niczym, razem ćwiczymy na poligonie, tak samo ciężko pracujemy jak my. Po zajęciach dokładnie w ten sam sposób spędzamy wolny czas, czyli gramy w koszykówkę albo zajmujemy się tym samym, wychodzimy na miasto, żeby wypić, żeby coś zjeść, tak się generalnie nie różnimy się za bardzo. I expect them to ask us what we do. I expect them to ask us how we like Poland, how we like Torun. I think they're going to want to see the vehicles and the equipment that we brought, like our helmets, our plates. Yeah, we're open to all, we're expecting a lot of questions, but we're ready to answer some questions. Pytania na temat pojazdów, które przyjechali. I teraz tak, dzieciaki na pewno znają was z filmów. Kids know you from movies. Czy to jest, ile procent z filmów jest rzeczywistością, a ile jest taką fikcją filmową? How much it's knowing you from movies and versus reality, Okay. What's the difference? Oh, movies versus reality? Okay. That's a loaded question. Yeah, more powerful, yeah. There are some similarities, but a lot of Hollywood is fake or not real. So
jest, są podobieństwa, ale oczywiście w filmach hollywoodzkich jest dużo przekłamań. I jeszcze takie, czy trudno jest zostać żołnierzem armii amerykańskiej? Czy to jest długa droga? Czy tylko ten, kto chce, albo jakieś tam predyspozycje spełnia, to może, czy to jest jednak, no, żeby zostać żołnierzem, to trzeba tam gdzieś ten szczebel pewien osiągnąć? Is it hard to be an American soldier? What's the way to become a soldier in the United States? So there's multiple ways to become a soldier. You can enlist as an enlisted soldier. So the four soldiers that are with me are all enlisted soldiers. So they can join anywhere from 17 to their late 20s. You can also become an officer. So I'm a junior officer. I went to the United States Military Academy at West Point, and there's other ways to commission as an officer through ROTC and any other colleges in America, or transferring from being an enlisted soldier to being an officer. So there's multiple ways to join. Większość żołnierzy pochodzi z poboru i tutaj czterech towarzyszących mi żołnierzy dzisiaj właśnie to są poborowi, którzy robili karierę od szeregowego w wojsku. Ja sam ukończyłem West Point, czyli Akademię Wojskową. Natomiast wielu oficerów w Armii Stanów Zjednoczonych to są absolwenci amerykańskich uniwersytetów, którzy kontynuują już wtedy po szkole cywilnej, kontynuują karierę wojskową. Rozumiem, że tak. Tutaj dzieciaków będzie pewna atrakcja. Jak pan sądzi, bo rozumiem, że zapowiedzieli, czy wiedzą, że Amerykańscy przyjadą, to już były jakieś pytania. Co to znaczy dla dzieciaków? Co to jest dla nich za atrakcja? Ja powiem tak, bardzo się cieszę, że możemy spotkać się i gościć u nas w szkole przedstawicieli, no jakby nie było najpotężniejszej i najnowocześniejszej armii na świecie, no już od samego rana dzisiaj czuć w szkole te właśnie nastawienie takie i podniecenie na to, że będzie można porozmawiać się. Ja uwielbiam takie lekcje żywe, właśnie obcowanie z ludźmi. Już pierwszy kontakt właśnie z żołnierzami tutaj pokazuje, że są to ludzie otwarci, ten luz amerykański. Tutaj podczas spotkania za chwileczkę, które odbędzie się z młodzieżą i młodszymi też dziećmi, będzie prezentacja, ale to też będzie forma prezentacji takiej interaktywnej w jedną i w drugą stronę. Dzieci będą miały możliwość w zasadzie porozmawiania z żołnierzami na każdy temat, bo widzę, że naprawdę są bardzo otwarci, zjeździli cały świat. No, przed chwileczką słyszałem, jak jeden z żołnierzy właśnie pełni służbę na Alasce. No, cudowne rzeczy. Myśli pan, że dzieciaki żołnierze zaskoczą jakimiś pytaniami? No, jak to dzieci. Myślę, że zaskoczą na pewno niejednym pytaniem i zawsze nas, dorosłych dzieci, potrafią wyprowadzić i wprowadzić pewne zakłopotanie swymi pytaniami. Pewnie tak teraz też będzie. Epic time. I'm from Maryland, the United States, so near Washington, D.C. Okay. To jest dowódca. Pochodzi z Maryland, blisko Nowego Jorku. Hello. PLC Marquinhos from South Carolina, and
Dobrze. Pan po mojej prawej pochodzi z Teksasu. No i generalnie człowiek jakoś nieśmiały. A ostatni z panów pochodzi z Karoliny Południowej. Okay, so we're here. We have soldiers stationed all over the world. And our battalion is here, our brigade is here in Poland and Germany and all across Europe. We're here. Next slide. Panowie stacjonują generalnie na całym świecie. To są w Polsce, są też w Niemczech. So we have the United States Army, the United States military has soldiers, airmen, and sailors all over the world. Generalnie rzecz biorąc, armia